Witam wszystkich serdecznie. Ten bardzo gorący dzień, przypomina mi się Australia, kiedy wyszliśmy z samolotu, otwarły się drzwi na zewnątrz z portu lotniczego, jak buchnęło żarem, co myślę, no lekko i łatwo nie będzie. W domu, w którym nocowaliśmy u pastora, pokój nie miał klimatyzacji. Wieczorem otworzyliśmy, mówimy, musimy otworzyć okno, bo jest tak gorąco. A tam jeszcze większy gorąc buchnął z zewnątrz. I czuję się dzisiaj, jakbym był w Australii. A wy też tak możecie się czuć. Nie musimy tam lecieć. Drodzy, w niedzielę dzieliłem się na temat Bożej bojaźni. Mówiłem, że świadomie mówiłem, że temat Bożej bojaźni, tak jak temat sumienia i postępowania w zgodzie ze swoim sumieniem, to nie są, że tak powiem, na topie tematy w Kościele. I mówiliśmy, i właściwie nie my, nie ja mówiłem, ale Słowo Boże nam definiuje pojęcie bojaźni Bożej. I mówiliśmy, że Przypowieści 8:13 wyraźnie mówią, że bojaźń Boża to jest nienawidzieć zła, wszelkiego rodzaju zła. I tam później dalej autor wymienia butę, pychę, złe postępki, przewrotną mowę. A więc wszystko to, czy są rzeczy, których Bóg nienawidzi, i ci, którzy mają bojaźń Bożą, będą nienawidzieć tych samych rzeczy, których Bóg nienawidzi, a będą miłować rzeczy, które z kolei, w których Bóg ma upodobanie i są wysoko cenione przed Bożym obliczem. Jak też powiedziałem, bojaźń Boża nie jest starotestamentowym tematem. Przewija się od pierwszej Mojżeszowej do Objawienia, przez całą Biblię. Jest tematem tak ważnym, tak kluczowym, że możesz wziąć, otworzyć sobie konkordancję pod tytułem Bojaźń i Bojaźń Boża i znajdziesz mnóstwo wersetów, które odnoszą się do tej kwestii. A więc to nie było coś tylko, do czego Bóg wzywał lud Starego Przymierza, aby bali się Boga. Czyli to słowo bojaźń w języku hebrajskim i w języku greckim, ono oznacza z jednej strony lęk, strach i dopiero kontekst będzie pokazywał, czy chodzi o lęk, strach, który nie powinien być naszym udziałem, czy też chodzi o bojaźń Bożą, która jak najbardziej powinna być w twoim i w moim sercu. Bóg nie chce, żebyśmy się bali śmierci na przykład. Wyzwolił nas od lęku, ze strachu przed śmiercią. I Boży człowiek powinien mieć w swoim sercu Boży pokój i taką świadomość, że nawet kiedy przechodzi przez dolinę cienia śmierci, czy coś takiego się wydarza, jakby z ufnością, nie jakby, z ufnością i nadzieją oczekuje na spotkanie ze swoim Zbawicielem. Nie ma już lęku. Chrystus zabrał lęk. Jest to też mowa o strachu, którym diabeł próbuje atakować wierzących ludzi. Dawid o tym pisze, że chyba w psalmie 91, że strachy nocne nachodzą go. I to nie jest coś, co jest od Boga. Diabeł działa poprzez strach, ale Bóg nas wyzwala od tego rodzaju strachu. Natomiast to słowo bojaźń, oznaczające z jednej strony strach i lęk, oznacza bojaźń Bożą, lęk, cześć, szacunek, respekt wobec świętego Boga. A to już jak najbardziej powinno być udziałem Bożych ludzi. Tak jak w Starym Przymierzu, tak i w Nowym Przymierzu. Adam i Ewa gdzieś tam utracili tą zdrową bojaźń, ten respekt przed Bogiem. Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z tego drzewa, bo gdy zjecie, umrzecie. Tak samo Kain, wspominałem o nim, Bóg do niego przyszedł po przyjacielsku z napomnieniem,
wzywał go do tego, żeby opamiętał się, żeby wrócił na właściwą drogę. Mówi, gdy będziesz dobrze czynił, będziesz miał moje błogosławieństwo. Wiecie, to jest zdumiewające, że Bóg może być tak blisko i przemawiać tak jasno i wyraźnie do twojego i mojego serca, ale jeżeli tam nie będzie czci dla Boga i bojaźni dla Boga, będziesz zatwardzał serce na Jego głos. I czytowałem mnóstwo wersetów, między innymi z 5 Mojżeszowej, z 2 Mojżeszowej. Oto Bóg wzywa ludzi i mówi, ta bojaźń Boża w praktyczny sposób objawia się wtedy, kiedy ty i ja respektujemy Boże Słowo. Wiecie, można dużo mówić o świętości, o bojaźni, o wielu rzeczach, ale jeżeli ty i ja praktycznie na co dzień nie respektujemy Bożych zasad, Bożych prawd, Bożego Słowa, to nie ma w nas bojaźni Bożej. Oszukujemy samych siebie, tak jak ten lewita i kapłan oszukiwali samych siebie, myśląc, że są blisko Boga, byli bardzo daleko od Boga. I Bóg będzie sprawdzał, i powiem tak, Bóg sprawdza, czy mamy bojaźń, czy respektujemy Jego Słowo. Wiecie, jestem zszokowany, ja tego nie śledzę, nawet nie chcę się w tym brudzić. Ale są różnego rodzaju fora, strony, gdzie chrześcijanie jeden na drugiego wylewają w imię obrony wiary rzeczy niegodne. Niegodne. Drodzy, z tym musimy być bardzo, bardzo ostrożni, kiedy próbujemy, a ja wiem, że mamy prawo korygować, naprawiać jak najbardziej, ale w Duchu Bożym. I jeżeli to przeradza się w rzeczy, gdzie w pewnym momencie to przychodzi w jakieś inwektywy i tak dalej, to powiem, stan duchowy takiego człowieka jest tragiczny. On nie rozumie Boga. Nie rozumie Boga. Tak jak Juda pisze czy o tym, że ci, którzy nie mają bojaźni Bożej, posuwają się do tego, że bluźnią istotom niebieskich, których tak naprawdę nie znają. I tu nie chodzi o te dobre istoty niebieskie, ale te złe. Ale nawet Michał Anioł nie posunął się do bluźnierczego sądu. Wiecie, kiedy naprawdę jest w nas Boży Duch i jest w nas Boże Słowo, to Słowo Pana sprawia w sposób naturalny respekt i bojaźń przed Bogiem i chroni nas przed wypowiadaniem nierozsądnych słów, osądzających kogoś, potępiających kogoś słów. Z tym musimy być bardzo ostrożni. Czasami sytuacja, my nie znamy właściwie sytuacji bardzo często. Wydajemy wyrok, często bardzo złe wyroki w oparciu o to, co widzimy, a nie znamy całej rzeczywistości. Przypomina mi się Charles Swindoll, który opisuje w jednym ze swoich kazań, już teraz nie pamiętam, w którym, kiedy mówił, byłem wykładowcą na jakimś obozie, głosiłem słowo, a przede mną gdzieś tam siedział człowiek, który zasypiał. Jeszcze jak na jednym, no to wiecie, ale na drugim i następnym on siedzi, jakby spał. I byłem taki, on mówi, byłem taki wewnętrznie poirytowany, aż zły. Po co on tu w ogóle jest? Jak on musi być daleko od Boga? Wiecie, przyszedł koniec całego obozu i przyjechała osoba towarzysząca z tym właśnie człowiekiem. Przyszli do niego, aby mu podziękować za jego zwiastowane słowo, za nauczanie. I mówią mu, ten właśnie brat, oni nie wiedzieli, co on myślał. On ocenił sytuację według tego, co widział. I nagle dowiedział się coś takiego. Ten, o którym on myślał, że on lekceważy słuchanie słowa, że on śpi. I ta kobieta mówi tak, ten mój bliski tak bardzo pragnął być na twoich wykładach. Jest na silnych środkach znieczulających, dlatego że jest bliski śmierci.
ale jeszcze przed śmiercią tak bardzo pragnął posłuchać Twoich wykładów. I on mówi, to jakbym dostał obuchem w głowę, wydałem wyrok, tak bardzo się irytowałem. Wiecie, bojaźń Boża, ona jest respektem wobec Boga, wobec Jego zasad. Bojaźń Boża pozwala nam przyjmować ludzi, znosić ludzi. Bojaźń Boża, jeśli ją mamy, jeśli cokolwiek, robimy to z ogromną miłością, jak uczy nas Boże Słowo, łagodnością. Będziesz poddany próbie, czy masz bojaźń Bożą, czy nie. W różnych sytuacjach będziesz poddany próbie, w relacjach. Bóg mówi do Abrahama, teraz wiem, że się mnie boisz. Może ktoś powiedzieć, no przecież Bóg wie wszystko. Bóg wie wszystko, ale wiecie, dopóki pewne rzeczy nie zaistnieją, nie można ocenić i wydać wyroku, tak? Dopiero jak w danej sytuacji ja się zachowam i Bóg poddał Abrahama próbie, oddaj mi na ofiarę swojego syna jedynaka. 25 lat czekał na to dziecko. Modlił się, aby Sara mogła urodzić to dziecko. I kiedy już było niemożliwe, Bóg uczynił cud. A później Bóg mówi, kiedy on miał gdzieś koło 14-16 lat, oddaj mi go, może więcej, oddaj mi go. No bo jeżeli Ismael miał, no Izak się urodził, kiedy Ismael miał 14 lat. Nie wiemy, w jakim momencie to było. Jedni mówią młody, inni mówią troszeczkę więcej lat. Oddaj mi go. I wiecie, on idzie na górę Moria. Syn go pyta, gdzie jest baranek? Wiecie, bojaźń Boża, respekt dla Boga, gdzie Bóg był ważniejszy. Kto miłuje innych bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Czy on rzeczywiście jest na pierwszym miejscu? I wtedy wziął i związał, a jeszcze wcześniej Abraham przez wiarę mówi, Bóg upatrzy sobie baranka. Wszyscy znamy tą historię. Zdumiewająca historia. Niektórzy, wiecie, są obrażeni, jak Bóg... Wiecie, Bóg wyraźnie zakazuje ofiar z ludzi. To była próba. To była próba. I Abraham, jest napisane, że nawet przez wiarę jakby z umarłych wziął swojego syna. W liście do Rzymian o tym czytamy. Był gotów. Nie zabijaj go. Teraz wiem, że się mnie boisz. Teraz wiem, że ja jestem i moje słowo jest na pierwszym miejscu, że jestem najważniejszy dla ciebie, że twoja miłość do mnie jest większa niż nawet do twojego dziecka. Musimy sprawdzić swoje serca. Oczywiście to nie jest proste, bo my jesteśmy subiektywni bardzo. Ale bojaźń Boża, tak jak w Starym, tak jest w Nowym Testamencie bardzo mocno zaakcentowana. Z bojaźnią i z drżeniem zbawienie sprawujcie. W liście Piotra pierwszym wyraźnie jest napisane, gdzie mowa jest o świętości Boga i Bóg wzywa swój lud, aby był święty przed Jego obliczem, czyli czysty, oddzielony od wszystkiego, co Bogu się nie podoba. Czytamy w pierwszym rozdziale pierwszego listu Piotra. Jako dzieci, lecz za przykładem, 15 wiersz, świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. My pielgrzymujemy. Jak powiedziałem w niedzielę, my jesteśmy zbawieni, jesteśmy w procesie zbawienia i aż osiągniemy w pełni zbawienie. Ale w tej pielgrzymce, tu jest wyraźnie napisane, żyjcie w bojaźni, w tym szacunku, respekcie,
respektu wobec Boga. Jak mogę okazać ten szacunek i respekt wobec Boga? Tylko w jeden sposób. Wobec Jego słowa. Wobec tego słowa, w którym On się objawił i objawia siebie, objawia swoje prawo, objawia swoje drogi w tym. Powiedziałem też, że bojaźń Boża przychodzi w dwojaki sposób, czy staje się udziałem twoim i moim w dwojaki sposób. Pierwszy jest opisany, czy pokazany na przykładzie Pana Jezusa, jest powiązany z obecnością Ducha Świętego w życiu człowieka Bożego. Izajasz 11:2. Tam jest napisane o Panu Jezusie, że o Mesjaszu, że spocznie na nim Duch Pana. Duch mocy, miłości, prawda, rozumu. I tam jest powiedziane, i ten Duch Pana jest także jakim duchem? Bojaźni Pana. Bojaźni Pana. Jeżeli jesteś zrodzony z ducha, a jeszcze lepiej, jeżeli jesteś zrodzony z ducha i zostałeś napełniony Duchem Świętym, masz ducha, jesteś zapieczętowany przy zrodzeniu Duchem Świętym, ale jeśli jesteś też wypełniony Duchem Świętym, w jednym i w drugim wypadku otrzymałeś ducha, który jest duchem bojaźni Bożej. To On sprawia, że wszyscy inni będą robić wokół ciebie głupoty i będą lekko traktować rzeczy, których Bóg nienawidzi, ale ty ze względu na bojaźń Pana, na cześć, na szacunek, będziesz trzymał się z daleka od tego rodzaju towarzystwa, od tego rodzaju rzeczy, których ludzie traktują bardzo lekko. Im się wydaje, że to nie ma żadnego znaczenia. Czy on wypije coś, zażyje coś, przeklnie, ukradnie, okłamie. Ale ty tego nie zrobisz, jeśli masz bojaźń Bożą, będziesz stronił od tego rodzaju rzeczy, bo w świętości, wiesz, mamy prowadzić swoje życie, tak? To jest takie jasne. A więc z jednej strony, kiedy rodzisz się na nowo, kiedy Duch Święty pieczętuje ciebie i zostajesz też napełniony Duchem Świętym. Oto to jest duch nie tylko mocy i miłości, trzeźwego myślenia, odwagi, ale to jest duch bojaźni Pana. Halleluja. Wiecie, to jest coś kapitalnego, chodzić w tej takiej świadomości obecności Boga w twoim życiu. Ty wiesz, że On jest. Ty wiesz, że On jest, jest w tobie, jest obecny i tobie, i ty chcesz się Bogu podobać, nie ludziom. Tak jak psalm pierwszy mówi, abyś nie szukał złego towarzystwa, kto nie zasiada w gronie szyderców. I znowu, nie zasiada w gronie szyderców, nie idzie za radą bezbożnych, ale w czym ma upodobanie? W zakonie Pana, w słowie Pana. Człowiek, który ma bojaźń Bożą, nienawidzi rzeczy, których Bóg nienawidzi i ma upodobanie w rzeczach, które Bóg kocha, w Jego słowie. Ale nie tylko, żeby wiedział, gdzie co jest napisane, żeby innych punktować, ale aby żył, postępował według słowa Pana. Aby to słowo, tak jak mówi nam List do Kolosan, aby to słowo było tam dosłownie zamieszkało w nas, zadomowiło się w nas w taki sposób, że będziemy pod Jego autorytetem, mocą i władzą tego słowa i będziemy je traktować obligatoryjnie, że to nie jest kwestia tylko mojego upodobania i wyboru, ale dlatego, że tak Pan mówi. To jest bojaźń. Bojaźń, szacunek i cześć dla Boga. To jest jeden sposób. Ale też mówiłem o tym drugim sposobie, że ty i ja możemy uczyć się Bożej bojaźni. Wiecie, żeby człowiek się czegoś chciał uczyć, musi sobie uświadomić, że czegoś nie ma. Więc mówiłem o tym, że powinienem się przyznać sam przed sobą i przed Bogiem, wyznać brak bojaźni.
Ja myślę, że każdemu z nas jest, brakuje nam bojaźni. Ciągle potrzebujemy więcej. Chyba to jest dobre, bo myślę, że mamy bojaźń, ale chcemy wzrastać w tej bojaźni. O to mi chodzi. Chcemy wzrastać w bojaźni, w szacunku dla Boga. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Psalm 34, wiersz 19. Jesteś utrapiony tym, że masz pewne braki. Chcesz czegoś więcej. Chcesz więcej z Jego obecności. Więcej z Jego... Tego, że Jego Słowo będzie przemawiać i że będzie tam więcej respektu, szacunku dla Boga. A więc mówiłem, wyznajmy, później prośmy, bo On daje tym, którzy Go proszą. Studiuj Boże Słowo, poruszające tą kwestię. Choć według Psalmu 34, 11-13, tam jest kilka bardzo ważnych rzeczy. Jeżeli zależy Ci na Bożej bojaźni, to strzeż swojego języka, swojej mowy od złego, od słów zakłamanych, obłudnych. Język potrafi zniszczyć. Wystarczy, że coś negatywnego jeden powie na drugiego. I później to widać. Przychodzisz do zgromadzenia i ta druga osoba obmówiona już widzi po twojej reakcji, że ty jakiś masz dystans, nie jesteś już tak otwarty. Czy otwarta. Bo ktoś coś powiedział. Ale ty i ja, jeśli masz bojaźń Bożą, musisz strzec swego języka. Strzec. Jeśli ci na tym zależy. Dlatego Dawid chyba, czy autor Psalmu 141, wiersz 3 mówi, Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich. Przy powieści mówią, kto opanowuje swój język, jest roztropny, czyli ma mądrość. Dalej, odwróć się od zła, mówi ten psalm. Odwróć się od zła. Czyli, i cytowałem między innymi list do Efezjan, 4 rozdział, gdzie wszelka gorycz i złość, i zagniewanie, to wszystko powinno być usunięte ze względu na bojaźń Bożą. A przyobleczenie się w Jego miłość, Jego przebaczenie, tam jest mowa o tym, abyśmy byli naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. A więc strzeż, odwróć się od złego, zacznij czynić dobrze, szukaj pokoju, ubiegaj się i na koniec rozmyślaj o świętości, o wielkości Boga, abyś wiedział, kim On jest. Izajasz myślał, że wszystko w porządku jest w jego życiu, dopóki nie miał objawienia obecności i świętości Boga. I pamiętacie, 6 rozdział jest genialny Izajasza. On pierwsze od początku tam napomina, wzywa do opamiętania i nagle, kiedy znalazł się w obecności świętego Boga, woła, biada mi, jestem człowiekiem nieczystych warg. On do tej pory myślał, wszyscy inni potrzebują naprawy, tylko nie on. Wiecie, kiedy to jest błogosławieństwem, kiedy wchodzimy w Bożą obecność, kiedy szukamy Boga, kiedy wołasz, Boże, chcę być blisko Ciebie, ale to obliguje nas później do czegoś, do tego właściwego. Ale jest jeszcze jedna rzecz, bo nie uświadomię sobie, czy nie wyznam, że brakuje mi Bożej bojaźni, jeśli nie będę w sposób świadomy dążył, szukał, pragnął, aby bojaźń Pańska była moim udziałem. I parę rzeczy, na które tutaj chciałbym zwrócić uwagę, do których wyraźnie Boże, Słowo Boże nas wzywa, że mamy świadomie się uczyć i wzrastać w bojaźni Bożej. A więc nie tylko, że Duch Święty wnosi tą bojaźń do twojego i mojego serca, ale tobie i mnie powinno zależeć na tym, aby ta bojaźń Boża we mnie wzrastała, była przed obliczem świętego Boga. Bo jeżeli ona będzie... To chcę ci powiedzieć, to jest to takie zbliżanie się do Boga, a wtedy będzie Bóg zbliżał się do ciebie i do mnie więcej i więcej.
I nasze życie będzie doznawać tej Bożej wspaniałej przemiany, przygotowania na spotkanie ze Zbawicielem. Tam jest taki fragment, jest taki przy powieściach 1:29, Bóg wzywa ludzi. Tam są wzywani młodzi ludzie, dotyczy to też nas wszystkich. Wzywa ludzi, aby obrali bojaźń Bożą. 1:29 mówi tak. Wcześniej Bóg wzywa do pewnych rzeczy, w 99 mówi tak, że Bóg przyjdzie ze swoim sądem do ich życia, dlatego, bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana, nie chcieli mojej rady, gardzili każdym moim ostrzeżeniem. Drodzy, pamiętajcie, że Bóg przez swoje słowo ciebie i mnie wielokrotnie do czegoś wzywa, przed czymś ostrzega, do czegoś zachęca. Ale tutaj jest wyraźnie, nie obrali bojaźni Pana. A więc żebym szukał, żebym pragnął, żebym prosił o bojaźń Pana, muszę być człowiekiem, Bożym człowiekiem, bo ludzie tego świata nie szukają Bożej bojaźni, nie liczą się z Bogiem. Oczywiście Bóg od nich także oczekuje bojaźni i będzie ich sądził ze wszystkiego. Co bezbożni grzesznicy mówili przeciwko Bogu, to wszystko będzie, oni staną w obliczu tych wszystkich swoich działań i słów, które wypowiadali przeciwko Najwyższemu. Ale ty i ja, mając świadomość, mając poznanie Boga, jesteśmy zachęceni i wezwani. Nie bądź jak ten, no tutaj jest takie słowo, nienawidzi poznania, albo nie chce Bożej rady, ale zdecyduj się obrać bojaźń Pana. Wiecie, takie praktyczne rzeczy, kiedy ja czytam o bojaźni Bożej w trzeciej Mojżeszowej, o tym wielokrotnie jest mowa, bojaźń Bożą objawiasz w praktycznych sprawach życiowych. Jeżeli ktoś na przykład złośliwie kładzie przeszkodę przed ślepym, aby się z niego pośmiać, bo on idzie i potknie się. Bóg mówi, ci ludzie nie mają bojaźni Bożej. Postępując w taki sposób. Wiecie, wielokrotnie zobaczcie, co się dzieje, kiedy śmiejesz się ze słabszego, kiedy gardzisz, czy śmiejesz się z innych. Zobaczcie, co się dzieje w szkołach wśród młodzieży, gdzie człowiek słaby i tak dalej staje się ofiarą. Dlaczego tak jest? Dlaczego nikt nie stanie przy tym słabym i nie powie, nie wolno wam tak robić? To jest brak bojaźni przed Panem. Ale jeśli ty i ja mamy bojaźń, nigdy do czegoś takiego się nie posuniemy. Bo mamy bojaźń przed Panem. I tam są wiele takich różnych praktycznych, życiowych wezwań do bojaźni Bożej. Przez to okażesz bojaźń przed Panem. A więc obierz, powiedz tak, ja chcę w tym kierunku zdążać w sposób świadomy. Nie na zasadzie emocji, uczuć, bo wspaniale. Nie, krok po kroku ja chcę przypatrywać się mojemu życiu, czy wzrastam w Bożej bojaźni, czy ona tam jest w moim sercu. Jeremiasz 5:22-24 mówi, to jest też takie słowo skierowane do ludu Bożego, bo to są słowa skierowane nie do świata, do ludu Bożego. W 5 rozdziale, wierszu 22-24. Czy nie ma u was bojaźni przede mną, mówi Pan, i nie drżycie przed moim obliczem? Ja wytyczyłem morzu jako granicę piasek nadbrzeżny, wieczystą zaporę, której przebyć nie może, i choć się burzy, jednak jej nie przemoże. Choć szumią jego fale, jednak jej nie mogą przekroczyć. Lecz ten lud, zobaczcie, Bóg jakby mówi, to morze jest posłuszne. Ta natura jest mi posłuszna. Ja zakreśliłem jej granice i te granice są nieprzekraczalne przez nie, przez morze i tak dalej.
Lecz ten lud, ten Boży lud, który poznał Boga, który poznał Pana, lecz ten lud ma serce krnąbrne i przekorne, odstąpili i odeszli i nie pomyśleli w swoim sercu, bójmy się Pana naszego Boga, który daje w czasie właściwym zarówno deszcz wczesny, jak i późny, który nam zapewnia ustalone tygodnie żniwa. Bo czy nie ma u was bojaźni, czy nie ma u was takiego zbożnego drżenia, że jesteście przede mną? Dlaczego nie pomyśleliście? Zwróćcie uwagę, wola, nie obrali bojaźni Bożej, nie skierowali swoich działań, swojej woli, aby szukać, aby sprawdzać, pytać się, jakby przyglądać się, czy ta bojaźń jest, ten respekt dla słowa, dla pełnienia słowa, czy go nie ma. I nie pomyśleli, bójmy się Pana, czcijmy Go poprzez to, co mówimy, co robimy, na co patrzymy, bójmy się Pana. A więc obierz, zacznij myśleć, tak radzi nam Bóg w swoim świętym słowie. Pomyśl o tym i wezwij sam siebie. Bój się Pana. Chodź w tej szacunku dla Boga, respekcie dla Jego słowa. Przy powieściach 23, 17 do 18, tam jest mowa dalej, a więc obierz, pomyśl, ale tam dalej jest powiedziane, zabiegaj. Te wszystkie rzeczy są świadomym działaniem ze strony Bożego człowieka. Zabiegaj o bojaźń Pana w swoim życiu. Drodzy, to jest coś, do czego każdy z nas przez Boga jest wezwany. I tutaj czytamy 17, 18 wiersz. Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana, bo wtedy jest przed tobą przyszłość i twoja nadzieja nie zawiedzie. A więc jesteśmy wezwani, dalej jest napisane, słuchaj, synu mój i córko, bądź mądry, skieruj swoje serce na prostą drogę, nie bywaj wśród upijających się winem lub obżerających się mięsem, gdyż pijak i żarłok ubożeją, a ospali chodzą w łachmanach. Słuchaj swojego ojca, bo on cię zrodził, i nie gardź swoją matką, dlatego że jest staruszką. Bojaźń Boża, ten szacunek, właściwa postawa. A więc obierz, pomyśl, zabiegaj o bojaźń Pana. I jeszcze jedną rzecz chcę tutaj wspomnieć, abyś miał w bojaźni Pana upodobanie. Izajasz 11:3, tam jest napisane w tym fragmencie 11:2, i spocznie na nim duch Pana, I duch bojaźni Pana, ale tam jest coś więcej jeszcze powiedziane w tym trzecim wierszu Izajasza. Tu jest ciekawe słowo. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana, i będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Chodzi o Chrystusa, o Mesjasza. Jeżeli o Nim to jest powiedziane, a przecież my chcemy być naśladowcami Jezusa, to powinniśmy, tak jak On, mieć upodobanie w bojaźni Pana. Nie wolno nam tego zlekceważyć. I to słowo upodobanie pochodzi od ruach i od rdzenia tego słowa. I to jest ciekawe, to słowo oznacza, odnosi się do wonności, do tego, co czujesz, odczuwasz, pachnieć, oznacza zapach,
znajdować w czymś upodobanie, mieć upodobanie, czyli dla ciebie i dla mnie, dla Bożego ludu, bojaźń pańska powinna być jak zapach, miły zapach, coś przyjemnego, coś, co, czego pragniemy, tego zapachu i tej woni. Pamiętacie, apostoł Paweł mówi, że my chcemy być wonnością Chrystusową. A więc jeśli mam bojaźń Pana i chodzę w bojaźni Pana, gwarantuję wam, że będziemy wydawać woń Chrystusową. Ludzie będą w naszym życiu, w naszej obecności odczuwać świętego, odczuwać Jezusa poprzez sposób, jaki mówisz, jak traktujesz innych, jak się do nich odzywasz, czy ich szanujesz, czy ich miłujesz naprawdę, nawet jeśli coś cię spotyka niewłaściwego? Czy potrafisz w taki sposób, dlatego że jesteś tej natury Chrystusa, ten zapach z bojaźni Bożej, ta woń tam jest. Drodzy, gdyby ta wonność była, gwarantuję wam, człowiek, który chodzi w bojaźni Bożej, jest podobny do Chrystusa. Coraz bardziej i bardziej. To nie jest oschły, poirytowany, ciągle krzywo patrzący na innych człowiek. Absolutnie nie. Bo to nie ma nic wspólnego z Chrystusem. Są pełni delikatności, uprzejmości, przebaczenia, rozwagi w tym, co robią i mówią. I w kościele, i w domu, wszędzie. W pracy. Dlaczego tak jest? Co powoduje, że takimi się stali i stają i wzrastają w tym? Są trzy cechy Bożej bojaźni. Ja wiem, że już wszyscy, ja już też jestem spocony, ale jeszcze parę słów powiem. Są trzy cechy. Jeśli one tobie i mnie towarzyszą, to nam pomoże zabiegać, starać się o bojaźń Pana w naszym życiu. Trzy cechy bojaźni Bożej, według jednego z autorów, on się nazywał, zaraz powiem dokładnie, żeby Martin, wiem, że Martin, Albert Martin, i to są trzy rzeczy. Po pierwsze, jeśli ty i ja mamy właściwe pojęcie świętości Boga, Jego charakteru, i tu jest się kłania ta historia między innymi Izajasza. Jeśli wiesz, jak święty jest Bóg, że tu nie ma, wiecie, żadnej, nie może być żadnego lekkiego traktowania Boga. Ja przeczytam z objawienia Jana tylko jeden fragment tam w objawieniu. Mam nadzieję, że to znajdę, 15 rozdział, wiersz 4, kiedy lud Boży, ludzie Boży, którzy wyszli z wielkiego ucisku, nie przyjęli znamienia bestii, którzy wyszli zwycięsko. Widziałem, od drugiego wiersza, jakby morze szkliste zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem, jego posągiem i nad liczbą imienia, jego, ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże i śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego i pieśń Baranka, mówiąc: wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu narodów. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, to też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. Świadomość wielkości i świętości Boga. Wszyscy tam musimy stanąć. Znaczy, ja chciałbym stanąć tam, w tym gronie, którzy z radością, bez bojaźni stoją przed tronem i uwielbiają Boga. Ale wiecie, że kiedy On przyjdzie i przyjdzie Jego chwała, to ci, którzy odrzucili Jego łaskę, będą wołać: góry i pagórki, padnijcie na nas, przykryjcie nas przed nadchodzącym gniewem
tego, który przychodzi. Któż by się nie bał Ciebie? A to jest ciekawe, któż by się nie bał i nie uwielbił? Ci, którzy mają bojaźń, są ludźmi, którzy uwielbiają Boga, którzy Go czczą, uwielbiają Go też wyznając i śpiewając i wielbiąc Boga, dlatego że zdają sobie sprawę, kim On jest. A więc właściwe zrozumienie świętości Boga. I muszę powiedzieć, Boże, daj mi zrozumienie głębsze i większe Twojej świętości. Ja chcę więcej zrozumieć, mieć świadomości, jak świętym Bogiem jesteś. Pamiętam, po moim nawróceniu, wiecie, ta świadomość Boga, świętości była wręcz namacalna. Ja mówię tak, ja nie wiedziałem, dopiero kiedy poszedłem na boisko pograć z kolegami w piłkę nożną, ja po raz pierwszy w życiu słyszałem, że oni klną. Oni klnęli wcześniej. Ale kiedy po nawróceniu, kiedy Boża miłość i obecność wypełniła moje serce, ja mówię, idę sobie pograć i tak podchodzę do nich, a tam przekleństwo za przekleństwem. Wiecie, ja mówię, Boże, jak oni tak mogą? Nie mają bojaźni przed Tobą. Wiecie, ta świadomość tej nieczystości, tego brudu wylewającego się z ich ust. Mówię, ja tam nie mogę być z nimi grać. Wiecie, i w innych sytuacjach usiadłem sobie przed telewizor i nagle przekleństwo czy jakaś niemoralność. Mówię, ja tu, przedtem mnie to nie raziło kompletnie. Czy my zdajemy sobie sprawę ze świętości Boga? Jak święty On jest. Boże, daj mi zrozumieć i poznać więcej i więcej z Twojej świętości. Druga rzecz, druga cecha, to jest przenikliwe poczucie Bożej obecności. Jeśli nie masz świadomości, że Bóg widzi wszystko, jest wszędzie, że nie jesteś w stanie przed Nim się ukryć. Psalm 139 mówi, choćbym uniósł się, jak to tam, uleciał na gwiazdy czy gdzieś w przestrzeń kosmiczną i tam jesteś. Choćbym poszedł do krainy umarłych i tam jesteś. Temu bogaczowi w 16 rozdziału Ewangelii Łukasza wydawało się, że jak umrze, to się wszystko skończy. Ale Pismo nam mówi, że w momencie, kiedy umrzesz, twoje ciało umrze, ale nie duch i dusza, będziesz albo zabrany do Bożej obecności, albo zabrany do krainy śmierci, cierpienia, bólu, czekając na sąd. I ten bogacz dopiero po śmierci był tego świadom. Przenikliwe poczucie Bożej obecności. Gdy tam wstąpię do nieba, tam jesteś. Do krainy umarłych, tam jesteś. Gdy ucieknę gdzieś na, jeśli są krańce świata, i tam jesteś. Znasz moje serce, moje myśli, jeszcze nie ma słowa na moim języku. Ty wszystko wiesz. Wszystkie moje czyny przyszłe są zapisane w Twojej księdze. On to wie. A więc właściwe zrozumienie świętości Boga, przenikliwe poczucie Bożej obecności i ostatnia rzecz, która pomoże nam szukać i starać się o bojaźń Bożą, zabiegać o nią, myśleć, nieustająca świadomość naszej odpowiedzialności przed Bogiem. Kaznodzieja Salomonowy kończy w taki sposób, skierowane jest to słowo do nas wszystkich, do młodych, chociaż są też ci młodzi tutaj wymienieni. Chciałbym to przeczytać i powoli już kończę, drodzy, daję wam obietnicę, że już kończę. W 11 rozdziale, wierszu 9 kaznodziei, w 12 rozdziale kaznodzieja tak kończy. Raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości. Bądź dobrej myśli, póki jesteś młody.
Postępuj tak, jak każe ci serce i używaj, czego pragną twoje oczy, lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. A końcówka jest taka, wysłuchaj końcowej nauki całości, bój się Boga, przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. I do Kościoła jest powiedziane. Ta życie w tej świadomości, że każde Boże dziecko, chociaż przeszliśmy ze śmierci do życia i mamy obietnicę, kiedy trwamy w wierze, nie przyjdziemy na sąd ostateczny, to jednak twoje i moje życie będzie przez Pana osądzone. Wszystko, co mówiliśmy, co robiliśmy, wszystkie nasze motywy, to będzie. Biblia wyraźnie mówi, że wszyscy musimy stanąć na tak zwanym sądzie Chrystusowym. I musimy zdać sprawę. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, wiersz 9 i 10, jest napisane, dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. I list do Rzymian, 14 rozdział, tutaj między innymi także o tym jest mowa. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Jak napisano, jaką żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolana i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Dlatego chcemy się podobać Bogu. I mamy obietnicę, że On jest w stanie, list Judy tak się kończy, jest w stanie zachować nas bez skazy i bez nagany, kiedy zmierzamy w tym kierunku. Oczywiście, że krew Jezusa oczyszcza nas, ale chrześcijanin powinien szukać i trwać w tym, co jest czyste i święte i sprawiedliwe. Wtedy okazujemy bojaźń przed Panem. Wtedy będziemy wzrastać w bojaźni Bożej. A więc pamiętajmy, właściwe zrozumienie Jego świętości. Panie, daj nam objawienie więcej i więcej. Przenikliwe poczucie Bożej obecności. On jest wszędzie, wszystko widzi, On jest tutaj dzisiaj. I nieustająca świadomość twojej i mojej odpowiedzialności za nasze chrześcijańskie życie. Niech nas Bóg błogosławi. Wiecie, kiedy rozważałem i przygotowywałem to na niedzielę i dzisiaj i nad tym rozmyślałem, wiecie, to są takie dobre, właściwe odczucia tam gdzieś wewnątrz, w moim sercu, w moim duchu, takie prostujące, takie wzywające do tego, aby pilnować swojego serca i swojego życia. Powstańmy, drodzy, aby się modlić. Bardzo proszę dalej, aby Piotr poprowadził.